Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kontynuując tę myśl około sporów, kto ma rację w Kościele, zastanowimy się dzisiaj, czy Pan Jezus sam daje nam odpowiedź na to pytanie. Zapraszam. Nagrywam ten materiał w trakcie naszego obozu wakacyjnego, stąd inne okoliczności, trochę inne warunki sprzętowe, warunki oświetleniowe. Materiał myślę też, że będzie dosyć krótki, taki właśnie bardziej wakacyjny. W tą niedzielę, to znaczy w siódmą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego, Pan Jezus sam daje nam odpowiedź, jak odróżnić owce od wilków, jak rozpoznać, kto w Kościele ma rację. Otóż tak, jak Pan Jezus nam wskazuje, po owocach ich poznacie. No, wszyscy powiedzą, a to takie mało oryginalne. No, nie ma być oryginalne, ma być prawdziwe. Ale mało konkretne? Nie, nie jest to mało konkretne, jest to bardzo konkretne. Dlaczego jest to konkretne? Dlatego, że Kościół wie, jakich owoców ma się spodziewać. To nie są jakieś tam ogólne owoce w kontekście działania Kościoła, których mamy się spodziewać. Nie, Kościół ma konkretnie wyznaczony cel i można na podstawie osiągania tego celu, na podstawie skuteczności środków w kontekście osiągania tego celu, można weryfikować, czy faktycznie te środki są skuteczne, czy cel zostaje osiągnięty, czy nie. Jaki to jest cel? Oczywiście jest to zbawienie dusz. Zbawienie dusz to nie jest jakieś pojęcie ogólne na zasadzie, że no w ogóle nie wiemy, czy to się dzieje, czy to się nie dzieje. No, jest tutaj oczywiście pewna doza tajemniczości. Ostatecznie nie widzimy, czy człowiek jest w stanie łaski uświęcającej, czy nie. Ale jednak Kościół jak najbardziej może sprawdzać w pewnym stopniu przynajmniej, czy środki, które stosuje, są skuteczne, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że Kościół został obdarzony pewnymi konkretnymi zadaniami, których realizację można zweryfikować. Jakie są to zadania? Kościół Święty ma zbawiać ludzi poprzez głoszenie Ewangelii. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc Kościół dostał polecenie nauczać i udzielać sakramentów, chrzcić. Co to znaczy? To znaczy, że ludzie mają zostać oświeceni przez wiarę i zbawieni przez łaskę, która nie jest tylko i wyłącznie czymś niewidzialnym zupełnie, niedostrzegalnym, ale jest również czymś, oczywiście, że ona jest niedostrzegalna i niewidzialna, ale również jest czymś, co jest przekazywane przez konkretne środki ustanowione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest msza święta i to są sakramenty. A więc można na podstawie tego, na ile widzimy, że te środki faktycznie są wykorzystywane, można wyciągać pewne wnioski. Oczywiście to nie jest w ostateczności całkowicie miarodajne. Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie powiedzmy w jakiejś grupie ludzie przystępują do sakramentów, ale tak naprawdę z jakiegoś powodu są od Pana Boga daleko. Żyją w grzechach ciężkich i na przykład właśnie zupełnie lekceważą spowiedź świętą, w sensie przychodzą do niej, ale tych grzechów ciężkich nie wyznają, lekceważą to zupełnie. Taka sytuacja może się zdarzyć, natomiast śmiem twierdzić, że na dłuższą metę mimo wszystko porzucą po prostu tą praktykę sakramentalną. Jeśli jest ona tylko w jakiś sposób połowiczna, jeśli to jest właśnie w jakiś sposób takie hipokryzyjne, że no, wchodzę, tak, praktykuję jeszcze, ale tak naprawdę już nie stoi za tym moja wola, nie stoi za tym moja wiara, tak, tylko jest to w jakiś sposób takie z automatu i niepełne, no to wtedy moim zdaniem siłą rzeczy musi to upaść. Wydaje mi się, że jest to po prostu logiczne. A więc Kościół zawsze przez całą swoją historię weryfikował, na ile jego działalność faktycznie prowadzi ludzi do sakramentów świętych. Nie jest to ostatecznie w 100% pewny weryfikator, ale jak najbardziej, zgodnie ze słowami Pana Jezusa, po owocach ich poznacie, jak najbardziej, to są owoce, których należy oczekiwać po działaniu Kościoła.
I tutaj oczywiście z punktu widzenia modernistycznych teologów samo kryterium już będzie niewłaściwe, ale na to należy zwrócić uwagę, że wynika to wprost z ich modernistycznego systemu, a nie z wiary katolickiej. To znaczy, dla katolika jest to oczywiste. Skoro Pan Jezus mówi, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to znaczy, że to musi się dziać. To musi, to głoszenie i udzielanie sakramentów, to po prostu musi działać. Jeśli nie działa, to trzeba się zastanawiać, co zrobiliśmy nie tak, że to nie działa. Dla modernisty natomiast, i gdy mówię modernista, to mam na myśli takiego modernistycznego teologa. Proszę, w moich ustach zawsze modernista oznacza modernistycznego teologa. Nigdy nie używam tego słowa w znaczeniu zwykły wierny, który jeszcze mszy tradycyjnej nie zna i chodzi na nową mszę. Jeśli kiedykolwiek użyłem tak tego słowa, to musi być to jakiś absolutny wyjątek i przepraszam, bo uważam, że jest to nieadekwatne słowo w tym kontekście. Wydaje mi się, że nigdy w ten sposób nie mówiłem, ale ręki sobie uciąć nie dam. Zawsze postrzegałem to jako niewłaściwe określenie. W każdym razie, dla modernisty nie będzie to istotne kryterium. Dlaczego? Dlatego, że dla niego sakramenty są rzeczą zupełnie trzeciorzędną. Dla modernisty nie jest tak naprawdę istotne, czy ludzie przystępują do sakramentów, czy ludzie wierzą. Nie jest istotny ten przykaz Pana Jezusa, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że dla modernisty wszystkie religie są dobre. Wszystkie religie tak czy siak same z siebie do zbawienia prowadzą. Chrześcijaństwo może jest troszkę lepsze od innych religii, ale też wcale tak naprawdę niekoniecznie. Więc nie ma potrzeby nauczać. Łaska to tak naprawdę jest tylko według nich takie pojęcie określające jakąś tam bliskość z Panem Bogiem. Nie jest to nic konkretnego, co byłoby przekazywane przez sakramenty. Sakramenty są według nich tylko znakami, symbolami, takimi samymi jak w każdej innej religii. A więc nie ma potrzeby weryfikować według takich rzeczy. Dla modernisty weryfikatorem tego, czy coś jest dobre, czy nie jest dobre, będzie tak naprawdę to, czy religia odpowiednio realizuje, czy nawet inaczej, czy odpowiada po prostu uczuciom religijnym danej wspólnoty. Jeśli odpowiada, to jest dobra. Dlatego dla modernistycznego teologa, Kościół po Soborze Watykańskim II będzie w rozkwicie. Dlaczego? Dlatego, że ich uczuciom religijnym odpowiada to, co się dzieje po Soborze Watykańskim II. Czy odpowiada to uczuciom religijnym ludzi powszechnie, w sensie wiernych? Nie. Ale odpowiada uczuciom niereligijnym, moim zdaniem. To należałoby tak powiedzieć, w sensie dla współczesnego człowieka, bo modernizowano Kościół pod hasłem dostosowania go do współczesnego człowieka, natomiast nie dostosowano go do uczuć religijnych współczesnego człowieka, moim zdaniem, tylko do jego niereligijnych uczuć, to znaczy zrezygnowano z wszelkich wymagań, tak żeby czuł się zawsze dobrze, żeby nikt mu nie mówił, że w ogóle jakiś grzech jest i że w ogóle coś takiego jak błąd jest i w ogóle coś takiego jak prawda, tylko ważne, żeby takim być dobrym człowiekiem, wszystko inne jest już obojętne. A więc dostosowano do takich, powiedzmy, naturalnych uczuć, na pewnych naturalnych pragnień. Człowiek chce być sam z siebie zadowolony, chce siebie akceptować, ma taką potrzebę. Dostosowano religię katolicką w wielu, powiedzmy, czy oficjalnych strukturach, wypowiedziach, w pracy duszpasterskiej do tych niereligijnych uczuć współczesnego człowieka. Bo człowiek współczesny, jak każdy inny człowiek, ma też te ściśle religijne uczucia i potrzeby, czyli pragnie pewnego sakrum, pragnie czegoś świętego, pragnie czegoś wyjątkowego, czegoś czystego. To jest dobre, naturalne pragnienie, które każdy człowiek posiada i ono może człowieka popchnąć do tego, żeby faktycznie zaczął szukać prawdy, żeby na poziomie rozumowym zaczął szukać prawdy. Ale to nie zostało dostosowane do religijnych uczuć, moim zdaniem, raczej właśnie do tych religijnych. W sumie jest obojętne, czy do religijnych, czy do areligijnych, to znaczy pokazuje to tylko trochę jeszcze większy absurd całej sytuacji, bo i jedno, i drugie jest niewłaściwe, to znaczy te uczucia religijne są dobre i potrzebne, natomiast to rozum musi znaleźć prawdę, a nie nasze życie ma się dostosowywać do naszych uczuć i nasze poglądy mają się dostosowywać do naszych uczuć. Raczej to powinno się odbywać w drugą stronę. Więc dla takiego modernistycznego teologa oczywiście to nie ma znaczenia, czy sakramenty są udzielane, czy nie są udzielane. Natomiast
z punktu widzenia katolika jest to oczywiste, że sprawdza się, czy ludzie przyjmują chrzest święty, czy przystępują do komunii świętej, czy przystępują do spowiedzi świętej. Czy ta rzecz, czy to, co Pan Jezus zostawił Kościołowi, czy to faktycznie funkcjonuje, czy ten mechanizm ustanowiony przez Pana Jezusa, który ma nam pomagać zdążać do nieba, czy on faktycznie funkcjonuje, czy może coś działa nie tak, jak powinno. No i teraz jak najbardziej można to sprawdzać. To znaczy, jeśli weźmiemy epokę posoborową, weźmiemy czas krótko przed soborem i czas obecny, to jak najbardziej możemy sprawdzać, na ile Kościół funkcjonuje, a na ile Kościół nie funkcjonuje. Możemy porównywać zarówno obszary misyjne, jak i te już od dawna niemisyjne, czyli na przykład Europę i Amerykę, i patrzeć na przystępowanie do sakramentów. Na ile faktycznie do sakramentów ludzie przystępują. Oczywiście to, co najłatwiej jest sprawdzić, to są chrzty święte. Ile dzieci jest chrzczonych, dalej małżeństwa, później trwałość tych małżeństw, no to oczywiście ma tutaj duże znaczenie. Spowiedź święta, przystępowanie do komunii świętej, koniecznie razem, bo sama komunia święta może jeszcze niewiele oznaczać. Może oznaczać, że ludzie po prostu przychodzą, ale tak naprawdę zupełnie lekceważą to, czym ona jest. Zupełnie lekceważą, jakie są wymogi, które są potrzebne do tego, żeby do komunii świętej przystąpić, jak to się dzieje w kościele w Niemczech. Znaczy, statystyki tam lecą w ogóle na łeb na szyję i jednej, i drugiej. Przystępowanie do komunii, bo ludzie po prostu do kościoła tam nie chodzą. A więc też komunii świętej nie ma dużo, ale ci, którzy są, to z automatu przystępują, a do spowiedzi świętej nikt nie chodzi. Ten obraz, który można odnaleźć zarówno w statystykach, jeśli spojrzymy na stronę Catholic Kirche, mój angielski nie jest może tą moją najmocniejszą stroną, ale podlinkuję również tą stronę, można sobie się z nią zapoznać. Czy to, gdy spojrzymy na statystyki, proste liczby, czy gdy spojrzymy po prostu dookoła nas, jak wygląda społeczeństwo, na ile ludzie przystępują do sakramentów. Jeśli nie mamy uprzedzeń, tylko po prostu się rozglądamy, to widzimy wyraźnie. Widzimy wyraźnie, że kwestia przystępowania do sakramentów świętych, kwestia zawierania małżeństw, kwestia tych rozpadów małżeństw, no tych spowiedzi świętych, tego wszystkiego, co wymieniłem, że to wszystko się sypie, że to wszystko jest z roku na rok, można powiedzieć, albo prawie z roku na rok, coraz gorsze. Kluczowe jest tutaj również kwestia powołań kapłańskich, powołań do życia zakonnego. To również jest kwestia sakramentów. Tak? Chętni, którzy chcą wstępować do seminariów i którzy zostają kapłanami. Również osoby Bogu poświęcone, to nie jest może kwestia bezpośrednio życia sakramentalnego, ale również absolutnie miarodajna, bo to są te osoby, które są Bogu poświęcone. Liczba tych osób, później trwałość tych powołań, oczywiście, że świadczy bardzo wyraźnie o tym, na ile społeczeństwo faktycznie jest katolickie, a na ile nie. Moim zdaniem dla katolika to powinno być zupełnie oczywiste, że te osoby, które całkowicie poświęcają swoje życie Panu Bogu, ich obecność świadczy o tym, że katolicki organizm funkcjonuje, że wydaje on takie osoby jako całokształt, tak? Te rodziny, te szkoły, to społeczeństwo, to wszystko, ta kultura, która tam, ona wydaje takie owoce. Czyli ta kultura, to społeczeństwo jest w stanie być takim matecznikiem dla osób, które postanawiają: ja chcę ten świat doczesny zostawić w ten czy w inny sposób i chcę całkowicie oddać się Panu Bogu. Trzeba naprawdę dobrych już okoliczności, żeby powołania kapłańskie i zakonne w dużej liczbie się pojawiały i później się rozwijały. To jest bardzo dobry probierz. Znowu dla modernisty to będzie absolutnie obojętne, bo jemu w ogóle życie poświęcone dla modernistycznego teologa to w ogóle jest relikt średniowieczny i to w ogóle trzeba by najlepiej zlikwidować i wprowadzić coś w stylu protestantów, którzy, no jest tam jakiś pastor, taki przewodniczący wspólnoty, wybierany demokratycznie, czy tam robi kurs internetowy, tak żeby mniej więcej wiedział, co mówić, a czego nie mówić, tak bardziej pod kątem psychologicznym.
psychologii w ogóle niż teologii, ale to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście dla modernisty to kwestia sakramentów. W ogóle sakramenty dla niego to jest raczej relikt średniowieczny, takiego prawdziwego modernisty. Stąd nie zależy im szczególnie na powołaniach kapłańskich, na powołaniach zakonnych, dlatego też to nie będzie dla nich żadnym probierzem i będą mówili, że ilość tych posoborowych ruchów, tych odnów w Duchu Świętym, ruchów charyzmatycznych, to świadczy o żywotności Kościoła, a nie tam ile osób Panu Bogu się poświęciło. Tu myślę, że widzimy coś bardzo, bardzo ciekawego. Osoba, która poświęciła swoje życie Panu Bogu, to jest osoba, która faktycznie podjęła bardzo poważną decyzję, jeśli później w niej trwa. Jeśli tych osób jest bardzo dużo, to faktycznie może to coś mówić o takim całokształcie społeczeństwa. Natomiast uczestnictwo w jakichś charyzmatycznych wydarzeniach, to, że to takie spotkania gromadzą tysiące osób na stadionie, to o niczym nie świadczy. To o niczym nie świadczy, bo to świadczy o tym, że młodzież jest jako tako zainteresowana takimi pobożnymi eventami. O tym to świadczy. Czy to coś tam mówi odkrywczego? Nie. No oczywiście, że młodzież jest w ogóle dosyć ciekawa świata i jak ktoś się zaprasza na jakiś event, to oczywiście, że spora część statystycznie przyjdzie. I jak najbardziej młodzież zasadniczo, przynajmniej spora część, znaczy powiedzmy tak, naturalnie rzecz biorąc, jest w sumie zainteresowana religijnie. Naturalnie rzecz biorąc, może to zostać zagłuszone i współczesna kultura robi wiele, żeby to zostało zagłuszone, ale zasadniczo jest gdzieś tam taka potrzeba, wynika pewnie z wielu różnych rzeczy, ale naturalnie człowiek w ogóle jest otwarty na religię, bo stawia sobie podstawowe pytania, skąd jestem i po co jestem, tak? I młody człowiek stawia sobie te pytania bardzo intensywnie, a więc jest w jakiś sposób naturalnie otwarty na religię, a więc jeśli ktoś mu oferuje taki event, to oczywiście, że na niego przyjdzie i poklaszcze, albo tam podniesie ręce i nawet może pozamyka oczy, bo taki vibe jest teraz, to jest, przepraszam, przez tą pracę z młodzieżą, ja używam młodzieżowych słów i nie jest, naprawdę nie pozuję tutaj w żaden sposób, po prostu naturalnie mi one wchodzą, a więc po prostu taki jest klimat, tak? Taki klimat, a więc tak się wczuwamy i robimy takie, a nie inne rzeczy. Czy to o czym świadczy? Nie. O niczym to nie świadczy. To znaczy nie świadczy w ogóle o tym, że katolickie społeczeństwo funkcjonuje dobrze, nie świadczy o żadnych owocach łaski. Może się zdarzyć oczywiście, że tam będą jakieś nawrócenia na takich spotkaniach charyzmatycznych, że tam pójdą ludzie do spowiedzi po raz pierwszy. Mówiłem o tym w ostatnim materiale Bańka z kapustą, że długofalowo te eventy nie przyniosą dobrych owoców, nawet jeśli tam dojdzie do jakichś nawróceń, spowiedzi po wielu latach i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że to jest awychowawcze. To, co jest tam awychowawczego? Awychowawczym jest, niewychowawczym, szkodliwym jest, gdy człowiek uczy się, że wola ma podążać za uczuciami. Młody człowiek przychodzi, prowadzi jakieś tam powiedzmy grzeszne życie, przychodzi, wzruszył się i dlatego zmienia swoje życie. To może brzmić, o fajnie, nie? No, przecież zmienił swoje życie, nie? No, zmienia, pójdzie do spowiedzi, fajnie. Tylko że jak się wzruszy w drugą stronę, to znowu zmieni wszystko w drugą stronę. W sensie można czasami takie wzruszenie wykorzystać do prawdziwej zmiany, ale wtedy on musi naprawić ten błąd pierwotny. To znaczy musi wyrobić w sobie ten nawyk, żeby nie podążać za swoimi wzruszeniami. A więc ważnych życiowych decyzji nie wolno podejmować na podstawie swoich wzruszeń. Tak? To, że takie spotkanie charyzmatyczne wzruszyło, to nie jest powód, żeby zmieniać swoje życie. I jeśli ktoś zmienia swoje życie, to świadczy o tym, że jest niestabilny emocjonalnie. Młody człowiek może być niestabilny emocjonalnie i może to faktycznie tak zadziałać, ale to nie jest nic, co faktycznie przynosi trwałe i dobre owoce. To raczej właśnie tworzy człowieka, który jest jak trzcina, która się chwieje na wietrze. Tam, gdzie te emocje powieją, tam akurat pójdzie. Znowu, nie wykluczam tego, że taki człowiek faktycznie powiało gdzieś tam, emocje go pociągnęły i później faktycznie dostrzega, aha, tutaj to jest prawda. Chcę za tą prawdą iść niezależnie od tych moich emocji i uczę się tego pokonać. Ale on musi wykonać tytaniczną pracę, bo już raz w swoim życiu dokonał wielkiego, ogromnego, bardzo poważnego wyboru właśnie na podstawie takich uczuć. I dlatego to nie ułatwia tej drogi i dlatego odpowiedzialny wychowawca, odpowiedzialny katolik nie powinien skłaniać poprzez uczucia do podejmowania ważnych decyzji, bo długofalowo to się zemści. Ogromna część
pogubi się zupełnie, a to jest szczególnie niebezpieczne, jeśli właśnie pod wpływem uczuć podjął dobrą decyzję i znalazł prawdę, ale jest w ogromnym niebezpieczeństwie, jest predysponowany w pewnym sensie do tego, żeby znowu pod wpływem uczuć upaść w drugą stronę, no to jest ogromna odpowiedzialność, bo wrócić może być czasem jeszcze trudniej niż w ogóle znaleźć prawdę. Dlatego najpierw musimy pokazywać prawdę i sprawić, że ona rozpali wolę. I to po tym, jak przemówiliśmy do rozumu i woli, niech uczucia również oczywiście rozkwitną, bo one oczywiście pod wpływem prawdy i pod wpływem woli, pod wpływem miłości, jak najbardziej uczucia mają wtedy rozkwitnąć na swój sposób, tak? Później w nocy ciemnej muszą zostać oczyszczone, to jest naturalna droga uświęcenia, że człowiek musi się tych uczuć też w pewnym momencie wyzbyć po to właśnie, żeby kierować się czystą wiarą, która jest właśnie w rozumie i miłością, która jest właśnie w woli, a nie naszymi uczuciami, ale to jest, można powiedzieć, konkretny, wyższy etap. A więc jeśli chcemy sprawdzić, czy reformy posoborowe w Kościele były dobre, czy nie, to sprawdźmy, jak wpłynęło to na życie sakramentalne katolickich krajów. Oczywiście przede wszystkim patrzymy tutaj na Europę i Amerykę, bo to są te obszary, które faktycznie Ameryki, należałoby powiedzieć, bo to są te obszary, które faktycznie już nasiąkły katolicyzmem, które już wydawały katolickie społeczeństwa, były katolickimi społeczeństwami i faktycznie żyły zgodnie, no, powiedzmy, takim życiem sakramentalnym. I co się stało z tym życiem sakramentalnym na przestrzeni tychże właśnie lat posoborowych? I znowu myślę, że zarówno patrząc na liczby, jak i po prostu się rozglądając, widzimy, że to się posypało zupełnie. Jeśli chodzi o powołania duchowne, no co roku praktycznie słyszymy, że jakieś seminarium duchowne się zamyka. Co roku słyszymy, że episkopat mówi, że nie ma powołań, czego to młodzi ludzie nie chcą zostać księżmi i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że te seminaria pustoszeją w Polsce. Na Zachodzie to już dawno przecież tam nie ma rodzimych księży, tylko sprowadza się księży gdzieś tam z zagranicy. Wystarczy się rozejrzeć. No i teraz oczywiście pada odpowiedź, że ale post hoc nie oznacza propter hoc, to znaczy, że jak się wydarzyło to, że ten spadek liczby powołań nastąpił po soborze, nie oznacza, że nastąpił on przez sobór i właśnie może też oznaczać, że bez soboru byłoby przecież dużo, 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 dużo gorzej. Nie wiem, co to oznacza dużo, dużo gorzej. W sensie, jak można sobie wyobrazić coś jeszcze dużo, dużo, dużo gorszego niż w ogóle utrata wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i spadek liczby powołań. 100%, prawie 98% w przypadku Zachodu, pewnie u nas 85% albo coś w tym stylu. Jeśli chodzi o ilość święceń kapłańskich co roku i liczbę osób, które wstępują do zakonów. Oczywiście wolniej jakby zmieniają się te liczby obecnych kapłanów, tak? No bo te kapłani żyją ileś tam lat, nie? Zasadniczo. Ale liczby, jeśli będziemy patrzyli na to, ilu było wyświęconych w tym roku, no to ujrzymy to naprawdę bardzo wyraźnie. A więc tak, nie zawsze to, że coś się wydarzyło po czymś, oznacza, że się wydarzyło przez coś, tak? Ale jeśli chcemy ocenić skuteczność jakichś reform, mamy jakąś firmę, która się czymś zajmuje i sprowadziliśmy reformy, chcemy sprawdzić ich skuteczność, no to sprawdzamy, jak sobie radzi później po tych reformach. Jest to zupełnie naturalne i jeśli widzimy, że źle sobie radzi, a ewidentnie, jeśli weźmiemy to proste kryterium, które brano przez całą historię Kościoła, źle sobie radzi, no to jest powód, żeby poddać w wątpliwość te reformy, żeby się zastanowić, czy faktycznie zostały przeprowadzone dobrze, czy źle. I myślę, że możemy łatwo znaleźć odpowiedź na to pytanie, czy te reformy są odpowiedzialne za upadek życia sakramentalnego. Dlaczego? Dlatego, że sami reformatorzy, sami ci zwolennicy tych reform pokazują bardzo wyraźnie, że nie zależy im na życiu sakramentalnym, że jest to dla nich rzecz zupełnie trzeciorzędna. I to moim zdaniem jasno wskazuje, że pewna zależność powinna być. No bo jeśli ktoś przeprowadza reformę i mówi nam, że no tak, Kościół musi się zmieniać, dopasować do czasu i teraz już nie jest potrzebne, żeby było wiele powołań. Teraz już nie jest to potrzebne, żeby ludzie przystępowali regularnie do sakramentu spowiedzi. Tu w Polsce biskupi tego tak po prostu nie powiedzą, że to nie jest potrzebne, żeby ludzie przystępowali do sakramentu spowiedzi, ale jeśli spojrzymy na przykład na Kościół niemiecki, to ujrzymy to już bardzo, bardzo
Wyraźnie. A przypominam, że mózgami reformy soborowej i posoborowej byli teolodzy z tego właśnie kręgu kulturowego, jak na przykład Ranner, wielki, sławiony przez Jana Pawła II teolog, który miał ogromny wpływ na Sobór Watykański II i który nie ustępował bynajmniej swoją myślą współczesnemu niemieckiemu episkopatowi, który był ewidentnie prawdziwym modernistą, takim z przekonania modernistą, który chciał zmienić Kościół właśnie na tą modłę nową, modernistyczną, tą według której religia jest prostym wykwitem ludzkich emocji i po prostu ma tym emocjom odpowiadać i sakramenty i tak dalej, to wszystko było potrzebne kiedyś, natomiast my teraz musimy przejść już do zupełnie nowego etapu odpowiadającego człowiekowi XXI wieku. A więc, jeśli herezja modernizmu jest taką właśnie herezją, która atakuje te środki ustanowione przez Pana Jezusa do przekazywania łaski, jeśli to jest taka herezja. Jeśli po tym, jak ta herezja wykwitła i później została potępiona, i później gdzieś tam w odmętach Kościoła się ukrywa, o czym piszą papieże, Pius X, Pius XII, zostaje potępiona po raz kolejny, a później nagle następuje wielka reforma, która doprowadza do tego, że życie sakramentalne umiera, która doprowadza do tego, że dla katolika już nie jest oczywistym, że ilość powołań świadczy faktycznie o żywotności Kościoła. No to znaczy, że jakaś zależność jest. Sam fakt, że coś następuje po czymś, nie jest dowodem, że coś nastąpiło przez coś. Ale jeśli badamy te dwie rzeczy i widzimy, że to, co nastąpiło przed, nosi znamiona czegoś, co mogło spowodować to, no to już należy wychodzić z założenia, że był związek przyczynowo-skutkowy. I jeśli jesteśmy odpowiedzialni za badanie danej rzeczywistości, no to już należy zadziałać, żeby tą rzeczywistość w jakiś sposób zmienić, zlikwidować, lub jeśli byłby efekt odwrotny, no to promować, jeśli byłoby to w jakiś sposób pożądane. A więc faktem jest, że widzimy spadek życia sakramentalnego zarówno w Europie, jak i w Amerykach, w tych powiedzmy starych katolickich krajach. Kraje misyjne mają swoją własną sytuację, która jest trochę inna. To znaczy jest tam wciąż bardzo przez przyrost naturalny, jest jeszcze wciąż bardzo dużo chrztów, bardzo mało nawróceń. Tam raczej należałoby się skupić na tym, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ale to nie jest dzisiaj mój temat. O misjach być może kiedyś osobny materiał, o kryzysie misji tak należałoby powiedzieć. Natomiast w tych krajach, starych krajach katolickich, nie tylko mam na myśli ściśle katolickie, tam gdzie po prostu były katolickie społeczeństwa, widzimy ogromny spadek liczby powołań, ogromny spadek życia sakramentalnego. Widzimy, że herezja modernizmu w zasadzie tego chciała, tak? Bo uważała, że to jest relikt czasów ubiegłych. I widzimy, że współczesna hierarchia Kościoła próbuje nam wmówić, że to wcale nie jest taki wielki problem, że to wcale nie świadczy o tym, że Kościół jest w kryzysie. A jeśli ktoś przyznaje, że Kościół jest w kryzysie, no polscy biskupi jednak powiedzą, że no źle, że nie ma tych powołań, źle, że nie ma powołań, ale oczywiście Sobór w ogóle nie jest temu winny, bo gdyby nie Sobór, to w ogóle już tych powołań nie było i tylko dzięki Soborowi jeszcze w ogóle jakieś są. Należy zadać tutaj proste pytanie. Jak w epoce posoborowej działa formacja kapłańska? Jak zostaje przedstawiony kapłan? Czy formacja kapłańska jest traktowana jako priorytet? Czy kapłan jest faktycznie pokazywany jako ten, który swoje życie Panu Bogu oddał? Czy faktycznie podkreślana jest wartość kapłaństwa? Bo jeśli nie, jeśli sytuacja jest taka, że no mówimy wprawdzie źle, że nie ma powołań, ale tak naprawdę nie potrafimy albo nie chcemy pokazywać, co jest ważne w kapłaństwie. Jeśli kapłan jest przedstawiany, no, tak jak dzisiaj to wygląda, może jeszcze jakiś mąż Boży ewentualnie, ale tak naprawdę to tak po prostu jeden z wielu, taki, który właśnie będzie takim opiekunem, takim przewodniczącym. Wspomniałem o zmianie studiorum w seminariach, przesunięcie akcentów na psychologię, katechetykę i tym podobne rzeczy z teologii i dogmatyki. Jeśli wcześniej mówiono, że kapłan jest drugim Chrystusem, że jest ustanowiony po to, żeby przekazywać łaskę, którą Pan Jezus wysłużył,
że jego życie w celibacie ma być naśladowaniem męki krzyżowej Pana Jezusa, ma być udziałem w jego ofierze, po to, żeby kapłan mógł skutecznie tą łaskę przekazywać. Jeśli się pokazuje kapłana w ten sposób, jak to teologia katolicka robiła przez cały czas, kładzie się później ogromny nacisk na tą formację kapłańską, żeby kapłani przede wszystkim rozumieli wiarę i potrafili innych prowadzić, czyli teologia dogmatyczna i teologia moralna, no to wtedy robimy wszystko, co jesteśmy w stanie, żeby faktycznie te powołania kapłańskie się rozwijały, żeby one faktycznie były. Jeśli natomiast traktujemy kapłana jak protestanckiego pastora, w sumie nie wiemy, czy to jest potrzebne, czy nie, na ile to jest potrzebne, na ile nie. Jeśli rezygnujemy z tradycyjnej doktryny o sakramentach, a więc te środki do przekazywania łaski, kapłan zostaje taki trochę bez sensu, bez celu. Zostaje takim mniej lub bardziej właśnie organizatorem społecznym, który potrzebuje przede wszystkim psychologii i katechetyki. I no wtedy siłą rzeczy, oczywiście tych powołań będzie mniej. Zmiany, które nastąpiły po Soborze Watykańskim II, sprawiły, że ludzie nie wiedzą, katolicy nie wiedzą, kim jest kapłan. Nie rozumieją wielkości tego powołania, a więc powołań nie ma. Jest to zgodne z założeniami herezji modernizmu. Ta zgodność, która się ciągnie od tej herezji, przez to, co zostało zrobione i te skutki, które dzisiaj mamy, ta zgodność jest na każdym możliwym poziomie. To postrzeganie sakramentów, wśród nich kapłaństwa, zmniejszenie ich znaczenia. Później po Soborze Watykańskim II to ogromne kładzenie nacisku na wspólnotę, wydarzenia, eventy, uczucia, spotkania charyzmatyczne. Sakramenty gdzieś tam na trzecim planie, tak, a państwo życie zakopane, no to tam takie relikty średniowieczne. Tak w praktyce to wygląda i moim zdaniem, jak się człowiek tak po prostu zastanowi, bez uprzedzeń, to widzi. Natomiast oczywiście, jeśli człowiek jest nastawiony tak, żeby gdzie znaleźć, gdzie tu ksiądz powiedział nieprawdę, bo to nie może tak być, nie, bo zły lefebrysta nigdy nie ma racji i nie może tak być, nie. To oczywiście, że znajdziecie wtedy tysiąc wyjaśnień, jak historii alternatywnych, jak to właśnie się wydarzyło i dlaczego. Tylko, że jak chcemy, jeśli jesteśmy nastawieni, żeby znaleźć jakieś wyjaśnienie sytuacji, to zawsze znajdziemy. Żeby móc znaleźć prawdę, potrzebujemy po prostu pewnej otwartości, żeby spojrzeć i zastanowić się, dlaczego tak jest. I przyjąć również te wyjaśnienia, które nam się nie podobają, ale które są najbardziej oczywiste. Powtarzam jeszcze raz, to jest oczywiste, ale naprawdę cały czas każdy z nas popełnia taki błąd. Jeśli w coś nie chcemy uwierzyć, to zawsze znajdziemy wystarczający powód, żeby w to nie uwierzyć. Jeśli jesteśmy otwarci naprawdę, to wystarczy nam bardzo mało, żeby ją dostrzec. I w zasadzie więcej tutaj mówić nie trzeba. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stop.